Witam Państwa! Dziś nadszedł wielki dzień, czyli wyniki konkursu. Jak wiecie, konkurs ogłosiłam w połowie czerwca i trwał on do końca lipca. Polegał on na wysłaniu zdjęcia wakacyjnego z udziałem pet shopa. Zdjęć przyszło do mnie dużo, które pokazałam Wam na prezentacji pracy, więc jeżeli ktoś jeszcze tego nie oglądał, to zapraszam do obejrzenia tego filmiku. Ale nim przejdziemy do wyników konkursu, zostawcie tam na dole jeszcze łapkę w górę oraz subskrypcję wraz z dzwoneczkiem, żeby nie ominął Was żaden nowy konkurs oraz filmik. Ja się tutaj troszkę pokręcę, a Wam daję czas na danie lajka oraz suba. Już gotowe? A więc zaczynajmy! Wszystkie prace, które do mnie przyszły, były przepiękne i każda z osobna zasługuje na nagrodę. Ale jak wiecie, konkurs to konkurs i niestety każdy nie może wygrać. Główne trzy prace pomogli mi wybrać moi domownicy, głosowaliśmy na poszczególne z prac. Wygrały trzy, które zaraz zobaczycie. Żeby napięcie było większe, zaczniemy sobie od trzeciego miejsca. Ale jeszcze przypomnę nagrody. Miejsce drugie oraz trzecie otrzymuję po bransoletce. Takiej bądź takiej. Natomiast miejsce pierwsze, czyli główne, jest to, uwaga, uwaga, taka chihuahua. Ja mam taką samą. Uważam, że jest bardzo słodka i na pewno ktoś się z niej ucieszy. Nie martwcie się, jeżeli nie wygraliście tym razem tego konkursu, ponieważ na moim kanale będą następne konkursy i może akurat Wam się uda wygrać. A teraz bez przedłużania przejdźmy już do tych wyczekiwanych wyników. Miejsce trzecie zajęło u mnie zdjęcie. Uwaga, uwaga! Oto takie zdjęcie. Zdjęcie jest bardzo ładnie wykonane oraz kolorystyka jest piękna. Całość jest bardzo profesjonalna oraz wakacyjna. Gratuluję! Otrzymujesz ode mnie jedną z bransoletek. Przejdźmy teraz do miejsca drugiego. Pewnie jesteście już ciekawi, co to jest to drugie miejsce, kto to jest. A więc uwaga, chwila napięcia. Miejsce drugie zajmuje zdjęcie. Oto takie. Na drugie miejsce wybrałam je dlatego, ponieważ jest bardzo pomysłowe. Pet shopy siedzą na brzoskwiniach i naprawdę fajnie to wygląda. Drugie miejsce dają za pomysłowość. Pora na oklaski! Otrzymujesz ode mnie jedną z bransoletek. No i teraz, kochani, chyba najważniejszy moment w tym filmiku, najważniejsze miejsce, czyli pierwsze. Czyli właściciel nowej chihuahuy. Przygotujcie się. Chwila, chwila, chwila napięcia. Wygrywa. Oto to zdjęcie. Wybrałam to zdjęcie na pierwsze miejsce dlatego, że jest naprawdę bardzo pomysłowe. Po pierwsze, jesteś tam z pet shopem na zdjęciu, pokazujesz swoją twarz, jesteś tam we własnej osobie i szczegóły, które tworzą to zdjęcie. Czyli na przykład ta łódeczka, w której siedzi pet shop oraz wianki, które macie na głowach. To jest naprawdę fajne. Uważam, że to zdjęcie jest prześliczne i zasługuje na pierwszą nagrodę. Dlatego teraz oklaski dla Ciebie. Wszystkim pozostałym również gratuluję, ponieważ reszta zdjęć również była przepiękna i każdy powinien wygrać. Oraz dziękuję, że wzięliście udział w tym konkursie. Do osób wygranych napiszę teraz wiadomość zwrotną o podanie adresu do wysyłki nagród. Dlatego proszę, odpiszcie na maila i podajcie adres do wysyłki. Zobaczmy jeszcze raz te trzy wygrane prace. A więc dziękuję za obejrzenie tego filmiku, jeszcze raz gratuluję wygranym.
Nie zapomnijcie zostawić tam jeszcze lajka oraz suba. Tutaj macie adres do wysyłki, paczek do mnie, bądź listów oraz mój Instagram. Zapraszam też na mojego bloga, którego link macie w opisie. Żegnam Was i do następnego filmiku. Słodka Bella.